kilka razy tak to już jest poruszone, że do patologii się można przyzwyczaić. Do różnych rzeczy odrodzony z Bożego Ducha człowiek może się przyzwyczaić. Ja to oglądam od lat już. Tak samo jak się można przyzwyczaić do małych bóli, do małych kłopotów, to co dzisiaj było powiedziane. Miałem ból w stawie, mały ból, przyzwyczaiłem się do takiego bólu. Ludzie tak mają. Coś małego się dzieje. Jeżeli mówią, to nie jest istotne, tylko coś ci powiem. Każda patologia w twoim życiu, nawet najmniejsza, powoduje, że jesteś słabszy. Słabszy. Jesteś słabszy. Jeżeli w ciele jest 600 ileś tam mięśni, to uszkodzenie któregokolwiek z nich powoduje, że stajesz się słabszy. Bóg nie stworzył nam 600 parę mięśni, tak, żeby 100 na przykład było słabych, a reszta, żeby była silnych. Jeżeliś mówił, no reszta jest silna. Nie. Masz część silną. To samo jest, jeżeli chodzi o każdą inną dziedzinę życia. Ja w swoim życiu podjąłem taką decyzję. U mnie. To jest moje prywatne. To nie dotyczy ani mojej służby, ani mojego małżeństwa, ani mojego ojcostwa. To dotyczy mnie osobiście. W moim życiu, w życiu Artura Cezorskiego, nie będzie istniała najdrobniejsza rzecz, która mi przeszkadza. Ja to wyeliminuję. Mnie nie będzie bolał kawałek palca pół życia. Rozumiecie, o co chodzi? Ja nie będę tak miał nigdy. Ja nie będę nigdy utykał, dlatego że ja mam but za ciasny. Rozumiesz? Ja takiego nie będę czegoś robił. Nigdy w życiu. Ja nie powiem, że ja w ogóle nie zamierzam wytrzymywać na tym świecie. Wiecie, ja mam taką zasadę. Ja nie będę tu wytrzymywał. Ja się nie zajmuję wytrzymywaniem na ziemi. Ja nie mam mentalności takiego człowieka, który mówi, jestem w Chrystusie, wszystko wytrzymam. Nie trzeba być w Chrystusie, żeby wszystko wytrzymać. Nie wiem, czy mnie rozumiesz. Można być poza Chrystusem i też świetnie sobie radzić z wytrzymywaniem w życiu. Są ludzie tak wytrzymali, że się w głowie nie mieści. Wczoraj oglądaliśmy film z zagadką, jak dziewczyna, która była gwałcona, uciekała w ogóle z tego miejsca w temperaturze minus 20 parę stopni na Bosaka. Przeszła ponad 10 kilometrów, gdzie po 200 metrach powinna paść. Rozumiesz? Można. Są twardziele na tej ziemi. To nie o to chodzi. Ja nie zamierzam tak żyć. Nie ja. Ja ci proponuję, żebyś tak nie żył. Jeżeli coś w życiu swoim namierzasz, co jest niewygodne, co jest krzywe, rozumiesz, co jest bolesne, problematyczne, to nie mów, ja wytrzymam, bo mam Ducha Świętego. Rozumiesz? Bo w mojej Biblii jest napisane, tak, że On zawarł ze mną przymierze wieczne. Przymierze wieczne. I że nie zabraknie wygody mojej. Rozumiesz, o co chodzi? Nie mów, ja wytrzymam. Nie patrz na swoje małżeństwo i nie mów, ja wytrzymam jeszcze w tym małżeństwie. Ja wytrzymam. Nie patrz na relacje z ludźmi i nie mów, ja wytrzymam. Jeszcze wytrzymam z tymi dziećmi. Jeszcze wytrzymam z tymi ludźmi, którzy są wokół mnie. Jeszcze wytrzymam z tym bólem, z tym problemem, z tą biedą. Ja jeszcze wytrzymam. Bo ty nie jesteś powołany, aby wytrzymywać. Rozumiecie? My wychodzimy do przodu, idziemy do góry. Na przykład nie jesteśmy powołani jako ruch, żeby siedzieć w tym szambie religijnym tego kraju. I mówić, wytrzymamy. Nie. Nie będziemy wytrzymywać, bo żyjemy w czasie łaski. Łaski. A łaska, wiecie, co nam gwarantuje? Wejście w takie miejsce, okej?
gdzie w sposób praktyczny diabeł będzie nam podcierał tyłek. Bo ja znowu przeczytałem w mojej Biblii, że aniołowie są po to, aby nam usługiwać. Dowiedziałem się też, że szatan to jest anioł, tylko zbuntowany. Pomyślałem sobie, jakby go wykorzystać. Rozumiesz? To zamierzam przyjmować takie pozycje, żebym miał co robić. Na przykład będzie mi podcierał tyłek. Na przykład. To trzeba pozycję przyjąć odpowiednią. A nie mówić, ja wytrzymam. Nie wytrzymuj. Z żadną patologią. Z czymkolwiek. Rozumiesz? Bardzo cię proszę.